Urządzenie jest bardzo proste. Do powierzchni Ziemi dociera bardzo dużo energii ze Słońca. I oczywiście korzystamy z niej, dlatego że to jest główne źródło ciepła. Natomiast chcielibyśmy wykorzystywać tę energię w sposób bardziej zorganizowany i wykorzystywać większą ilość. I ludzie od zawsze się zastanawiali, w jaki sposób to robić. Odkryto pewne zjawiska, które pozwalają na zamianę energii, która dociera do nas w postaci promieniowania elektromagnetycznego. To jest nasze światło, tak, dzięki któremu żyjemy. Na energię elektryczną. Cała nasza gospodarka jest nastawiona na wykorzystywanie energii elektrycznej. Cały czas ta energia dociera i jest dostępna za darmo. Pytanie jest, jak ją skonwertować. I istnieją zjawiska, które pozwalają na zamianę. Działa to w ten sposób, że są urządzenia, które pochłaniają fotony, czyli cząstki światła o określonej energii i ta energia jest zamieniana na moc prądu elektrycznego, do której, żeby była moc prądu elektrycznego, potrzebne jest pewne napięcie elektryczne i potrzebny jest prąd elektryczny. Wydajność jest bardzo prosta. To jest stosunek tego, co wyjmujemy z urządzenia, do tego, co do urządzenia dotarło. Mhm. Tak? Czyli jeżeli weźmiemy sobie całą ilość mocy, która dotarła do ogniwa słonecznego i to będzie nasze 100%, to wydajność nam mówi, ile procent z tej całości zostało zamienione na energię elektryczną. Mhm. I prawa fizyki tu są nieubłagane, jak zawsze. Standard w tej chwili praktycznie 100% rynku fotowoltaicznego. O tym być może jeszcze sobie za chwilę powiemy, jaka jest struktura tego rynku. 100% praktycznie tego rynku to są ogniwa, które nie dadzą więcej, nie będą miały większej sprawności niż 33%. Czyli tylko mniej więcej 1/3 mocy, która dociera do nas ze Słońca, może być zamieniona na użyteczną energię elektryczną. Mówimy o bardzo drogich pewnie ogniwach. Oczywiście, 33% jest to granica nieosiągalna praktycznie, dlatego że to jest teoretyczna granica. Jeżeli liczymy do tego straty, których się nie da uniknąć, to tak naprawdę ogniwa, które w tej chwili dominują rynek, to jest 95%, to są ogniwa krzemowe, różnego rodzaju. Mówimy tutaj o ogniwach jednozłączowych, być może za chwilę do końca sobie wyjaśnimy, co to znaczy. To tutaj ta granica 28% to jest absolutne maksimum. Istnieją oczywiście pomysły, które obchodzą, ale tutaj trzeba troszeczkę głębiej wejść w fizykę i chętnie za chwilę o tym porozmawiam. Natomiast trzeba mieć świadomość, że 100% rynku ma górne ograniczenie 28%. Możemy coś próbować z tym robić, natomiast też jedna ważna rzecz na początek jest taka, że to jest gigantyczny przemysł. W związku z czym fabryka, to trzeba sobie uświadomić, że fabryka, która produkuje na dużą skalę panele fotowoltaiczne, kosztuje rzędu $1 miliarda. W związku z czym, jeżeli pojawi się jakiś pomysł, który ma zwiększyć wydajność, czy też usprawnić produkcję, to ten pomysł musi zagwarantować zwrot szybszy niż zysk. Tak, mówimy o barierze wejścia na rynek. Więc jeżeli słyszymy o różnych pomysłach, które mają zbawić świat, a bardzo często słyszymy, nawet w branży ludzie pytają mnie, czy jakiegoś typu ogniwa za chwilę zastąpią ogniwa krzemowe. No odpowiedź jest prosta, nie. Chociażby z tego względu, że nie widać na horyzoncie technologii, która mogłaby pokonać tą barierę wejścia na rynek. Żaden materiał też ze względu na prawa fizyki nie jest idealny, w związku z czym mamy do czynienia z pewnymi defektami w materiale, mamy do czynienia z przesyłem prądu między ogniwami w panelu. I tam się pojawiają straty, które mniej więcej ograniczają praktyczną sprawność, tak? Do 28%. Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę ogniwa, czy też panele, które oscylują w okolicach 26%, to widać, że ten margines wzrostu jest niewielki. To są technologie, oczywiście to jest możliwe, ale to są technologie, które już są tak zaawansowane z punktu widzenia tworzenia i skomplikowania, bo weźmy pod uwagę, że im bardziej skomplikowane urządzenie, tym jest droższe i tym łatwiej się psuje i tym trudniej jest je wykonać. W związku z czym tutaj zawsze mamy dwa czynniki albo trzy, które działają w przeciwnych kierunkach. Tak? Z jednej strony chcemy mieć większą wydajność, co jest bardzo ważne. Jak rozmawiamy z producentami paneli, oni mówią, że są w stanie zwiększyć dwukrotnie wydatki na technologię po to, żeby uzyskać 1% wzrost wydajności. W tej chwili, jeżeli chodzi o ogniwa krzemowe, no to gwarancja jest na około 25 lat.
I to jest między 10, spadek sprawności jest między 10-20%, zakładając, że montaż był idealny. Tak, czyli mówimy o takiej sprawności laboratoryjnej, natomiast w warunkach rzeczywistych. Polowych. I to są trywialne przyczyny. Źle przykręcona śrubka, źle połączone wtyczki. Wtedy, czy też lokalizacja między jednym a drugim lasem, gdzie ptaki latają i zanieczyszczają panele. To jest naprawdę cała masa, czy też pole, które pyli. Jest cała gama czynników, które mogą spowodować, że ta degradacja będzie szybsza. I tutaj naprawdę ciężko jest o generalizację. Jeżeli mówimy o tym 10-procentowym spadku wydajności przez 25 lat, to jest to, co gwarantuje producent, ale znowu pamiętajmy, w warunkach laboratoryjnych. Natomiast no, warto jest przyglądać się instalatorom, dlatego że no, troszeczkę znamy środowisko. Tych firm powstaje bardzo dużo, w związku z czym no, też warto się przyglądać, w jaki sposób te panele są instalowane. I może się zdarzyć, że instalator się spieszy i zamiast uruchomić sobie jakąś konstrukcję, żeby nie chodzić po panelach, po prostu chodzi po panelu. Użytkownik tego nie zauważy. Są mikropęknięcia, które z czasem będą się pogłębiały i ta spadek sprawności będzie dużo większy i to jest w zasadzie nie do udowodnienia. Okej. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast możemy powiedzieć, jaka jest górna granica. Mhm. Czyli te 20 plus, powiedzmy. 20 plus, tak. I są możliwe wzrosty, natomiast one są dosyć trudne z bardzo fundamentalnych powodów. I fizycznych, i rynkowych. Światło, które do nas dociera, no, my widzimy jako światło niebieskie, ale to jest kwestia atmosfery, przejścia światła przez atmosferę, ale tak naprawdę to jest światło białe. To znaczy, że docierają, no teraz możemy mówić albo o długości fali, albo o energii fotonów. Mówmy o kolorach. To będzie najprościej. Każdy z nas ma doświadczenie tęczy. No i to dlaczego powstaje tęcza? Po prostu światło przechodząc przez ośrodek o innym współczynniku załamania się rozszczepia. Co my widzimy, to znaczy nasz aparat, nasze sensory w postaci oczu odbierają jako różne kolory. Co oznacza, i teraz te różne kolory są związane z różną energią fotonów. Tak, i są fotony, powiedzmy, no, ograniczmy się do widma światła widzialnego. Są fotony czerwone, które mają najmniejszą energię, są fotony fioletowe, które mają największą energię. Różnica między nimi to jest w okolicach 1 elektronowolta, tak, pi razy drzwi. I teraz chodzi o to, że ogniwa, które mamy na rynku, są w stanie zamieniać na energię elektryczną tylko fotony, które mają energię nie mniejszą niż. Czyli są selektywne. Są selektywne, tak? Czyli to jest taki filtr, który odcina, czyli w ogóle żadnego wkładu do mocy elektrycznej nie dają fotony, które mają energię mniejszą. Maksymalne dają te, które mają energię równą, natomiast te, które mają energię większą, dają tylko tyle, ile wynosi ta granica. Wszystko, co jest ponad, a tam jest maksimum promieniowania, wszystko, co jest ponad, jest tracone na straty, mówimy, termalizacyjne, to znaczy taki foton powoduje wzbudzenie elektronu w krysztale i ten elektron ma nadwyżkę energii, która jest bardzo szybko tracona na ciepło. Czyli po prostu panel się grzeje, co skądinąd prowadzi do spadku wydajności. I to jest pewne fundamentalne ograniczenie związane z materiałem, który stosujemy jako, mówimy o absorberze, czyli materiale, który pochłania światło. Tak? I takim materiałem jest krzem. To, co jest na tabliczce znamionowej, czyli te waty, które tam są, 100, 200, 300 watów, taki panel może dać, że to jest zmierzone w laboratorium w tak zwanych warunkach standardowych. Czyli 1000 watów na metr kwadrat i 25 stopni Celsjusza. Okay. Rozumiem, że im cieplej, to wydajność jest mniejsza. Im mniej dociera tej energii, to wiadomo, ta wydajność też jest mniejsza. Tak. Z tym, że tutaj głównym czynnikiem jest ilość światła. Oczywiście współczynnik temperaturowy przy dużych mocach ma znaczenie. To nie można od tego uciekać, to w pewnych szczegółach technicznych.
instalatorzy wiedzą, że trzeba odpowiednio dopasować falowniki, czyli te urządzenia, które konwertują prąd stały na prąd zmienny. Ale powiedzmy, że to jest do ogarnięcia, mówiąc kolokwialnie. To, co ludzi najbardziej interesuje, czyli ile tej energii będą mieli i kiedy, to tak naprawdę bardzo zależy od lokalizacji. Teraz każdy może sobie przy minimalnym wysiłku poszukać. Są mapy, oczywiście są mapy, które są komercyjne, nasłonecznienia. I można sobie sprawdzić, ile w naszej lokalizacji, zresztą ja myślę, że każdy, kto sobie instaluje fotowoltaikę, taki wysiłek wykonuje, znaczy z instalatorem zastanawia się, jaki powinien być kąt paneli, w jaką stronę powinny być, czy przypadkiem nie ma drzew, które zacieniają. I teraz możemy mieć super panele, super zainstalowane, może być super pogoda, ale nie daj Boże, mamy drzewo w okolicy, które w okolicy domu, które będzie nam zacieniało i nie musi wszystkich zacieniać. Jeżeli teraz nie pomyślimy o tym, że to drzewo jest i nie zatroszczymy się o to, żeby panele działały niezależnie, czy możemy zastosować takie trackery, które monitorują pracę każdego panelu z osobna i sterują przesyłem energii, no to zacienienie nawet jednego panelu może spowodować, że cała reszta będzie działała dużo poniżej wydajności nominalnej.